Szydłę. To 80. rocznica urodzin znanego we Wrocławiu poety, bardzo oryginalnego. Poety, który jeszcze ciągle, myślę, że nie powiedział ostatniego słowa i myślę, że najmłodsi z nas mogą doczekać wielkiego comebacku. Mogą doczekać momentu, kiedy pan Henryk Borniak będzie nie tylko znany wśród nas, wśród przyjaciół, w środowisku literackim Wrocławia, ale będzie też doceniony na forum ogólnopolskim. Stopniowo pracuje się nad przekładaniem jego poezji. Jak na razie najlepiej to się nadaje do rozmów słowiańskich, jako poezja pełna neologizmu, wykorzystująca właściwości morfologiczne naszego języka i języków pokrętnych. Myślę, że nie trzeba zbyt długo przedstawiać Henryka Borniaka w tym gronie. Jest to autor kilkunastu bardzo interesujących książek. Wydawał w czasach, które bardziej sprzyjały może poezji eksperymentującej, w wydawnictwie Ossolineum, później w drugim obiegu w latach 80. na przełomie w czasie transformacji w Serbii Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wrocławskiego oddziału z Kołatką. W ostatnich latach drukuje swoje książki w bibliofilskich wydaniach w Krakowie, w wydawnictwie Miniatury. Na początku, witając bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych, każdego